Rhodesian Ridgeback to pies myśliwski pochodzący z Afryki Południowej. Zwraca na siebie uwagę przez swój interesujący wygląd i ciekawy charakter. W tym filmie powiem o podstawowych informacjach podzielonych na 5 zagadnień o tej pięknej rasie. Rhodesian to pies o harmonijnej sylwetce, jest również muskularny o pojemnej klatce piersiowej i długich mocnych nogach, które zapewniają psu dużą wytrzymałość. Charakterystyczną cechą rasy jest pręga na grzbiecie. Jest utworzona przez włos rosnący w przeciwnym kierunku od pozostałej okrywy włosowej. Wysokość w kłębie u psów wynosi od 63 do 69 cm, u samic od 61 do 66 cm. Pożądana waga u psów to 36,5 kg, zaś u samic 32 kg. Waga rhodesianów przeważnie się waha między 30 a 50 kg. Umaszczenie powinno być jednolite, od jasno przenicznego do czerwono-płowego. Dopuszczalne są niewielkie białe znaczenia na piersi i końcówkach łap. Ciemna kufa i uszy są dopuszczalne. Rhodesian to pies dumny, inteligentny, zrównoważony, pogodny i zdecydowany. To dobry stróż, nie powinien wykazywać agresji. Jest to pies aktywny, więc potrzebuje sporo ruchu. Jest lojalny i wierny, więc może być to pies dość posłuszny, jeśli tylko odpowiednio będzie socjalizowany, a właściciel będzie potrafił być czytelny w przekazie swoich komend. Lecz nie można mu ufać, że przyjdzie na każde zawołanie, jeśli zobaczy na przykład sarnę czy zająca, za którym będzie miał chęć pobiec. Do obcych ludzi Rhodesian może być nieufny i wykazywać pewną rezerwę. Dobrze dogaduje się z dziećmi i potrafi być wobec nich opiekuńczy. Jeśli pies się wybiegał, to powinien w domowych pieleszach być cichy i spokojny. Rhodesian nie jest najlepiej przygotowany na polskie warunki atmosferyczne. W zimę trzeba mu zapewnić ciepłe miejsce do snu, nie powinien również przebywać zbyt długo w zimne dni na zewnątrz, ponieważ ma bardzo krótką sierść. Natomiast w gorące dni Rhodesian czuje się bardzo dobrze, lecz trzeba pamiętać, by miał dostęp do zacienionego miejsca i wody. Rhodesian jest generalnie zdrowy, lecz występuje u niego jak we wszystkich większych rasach dysplazja stawów i skręt żołądka. Również jest narażony na torbiele skórzaste. Przeważnie dożywają do 10-12 lat. Właściciel Rhodesiana powinien być przede wszystkim aktywny i poświęcić psu sporo czasu. Ogólnie uważam, że ta rasa nadaje się dla osób z małym doświadczeniem, jeśli tylko pójdą z pieskiem na szkolenie i nauczą się postępowania z takim psem pod okiem doświadczonego trenera. Ponieważ szczeniak w swoich przekonaniach potrafi być dość uparty i czuły, więc potrzebuje konsekwencji, systematyczności i stosowania adekwatnych metod szkoleniowych. Może mieszkać w mieszkaniu, jak i w domu, jeśli poświęci mu się czas na codzienną dawkę aktywności fizycznej. Rhodesian Ridgeback jest rodzimą rasą afrykańską. Jego przodkowie pochodzą z Cape Colony z południowej Afryki, gdzie były krzyżowane z prymitywnymi psami miejscowymi i półudomowionymi psami myśliwskimi hotentotów o charakterystycznej prędze na grzbiecie. Rhodesiany polowały w grupach podzielonych na 2-3 psy. Ich zadaniem był pościg za na przykład lwem. Miały go osaczyć i utrzymać w miejscu aż do przybycia myśliwego. To już wszystko, czym chciałem się podzielić w tym filmie. Jeśli uważacie, że film był fajny i chcecie więcej takich filmów, proszę o subskrypcję i lajka. Dziękuję również hodowli Fidei Amis za udostępnienie swoich psów. Link do hodowli można znaleźć w opisie.